Moi drodzy, dzisiaj mamy 14 sierpnia. Jeszcze kilka dni pozostało do momentu, kiedy wyruszymy na pielgrzymi szlak, więc możemy jeszcze spokojnie siedzieć na ławeczce, chociaż różne zajęcia już nas bardzo konkretnie gonią do podejmowania ich, jak chociażby za godzinę niecałą rozpoczynające się zapisy w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, które, jak wiecie, są codziennie oprócz dni świątecznych i niedziel, od godziny 10 do 12 i od godziny 17 do godziny 20. Już sporo pielgrzymów udało się zapisać. Widać już powoli ruch pielgrzymkowy, dużo rozmów wśród pielgrzymów o przygotowaniach do tego czasu, wiele pytań o tym, jak ta pielgrzymka będzie wyglądać. Także pytań dotyczących pogody. Czy utrzyma się ta aura, która będzie pozwalała nam w sposób suchy dojść na Jasną Górę? Oczywiście wiemy, że nasze przygotowanie dokonuje się w różny sposób i jesteśmy na tyle w stanie się przygotować, że nawet deszcz nie jest nam straszny. Ale wiemy, że te wymiary nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, co spotka nas w czasie tej szczególnej drogi. Pustyni, rekolekcji w drodze, w różny sposób określamy pielgrzymkę właśnie po to, żeby dojść do źródła, do jej sensu, by odpowiedzieć sobie na pytanie, po co tłumy, grupy ludzi wychodzą na ulicę, po co pokonują pieszo jakieś odcinki drogi, kiedy dzisiaj w różny sposób można się skomunikować i w różny sposób można pokonywać jakieś odległości. Na pewno hasło tegorocznej pielgrzymki, które odnosi się do hasła duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a hasło nasze brzmi „Napełnieni Duchem Świętym”, jest dla nas wyzwaniem i też już takim wyczekiwaniem, taką błogosławioną niewiadomą, zapowiadającą to, co nas spotka w drodze. Napełnieni Duchem Świętym oznacza, że już dziś, siedząc na tej ławce, jeszcze nie w blokach konkretnie startowych, wiemy, że ten czas pielgrzymki może sprawić, że nie tylko będziemy karmić się pragnieniem, takim jak karmi się Kościół, chociażby przed uroczystością Pięćdziesiątnicy Zesłania Ducha Świętego, ale już karmimy się tą świadomością, że na pewno dar pielgrzymki napełni nas tymi darami Ducha Świętego, których niewątpliwie potrzebujemy na co dzień, w każdej chwili życia. Nie tylko pięknie uczestnicząc w niedzielnych, świątecznych uroczystościach, w naszych wspólnotach, parafiach. Dlatego zastanawiamy się i pytamy, Panie Boże, co chcesz na nas zesłać w tych darach Ducha Świętego w tym roku, co chcesz nam objawić, co chcesz zrobić z naszym sercem w czasie drogi, w czasie pielgrzymki. Dlatego wiemy, że już powoli musimy z tej ławki wstawać i może nawet teraz już składać ręce do Pana Boga, wiedząc, że przed nami wielki czas modlitwy. Ruszamy jak co roku. 21 sierpnia o 6 rano msza w Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej i później w 9 grupach tematycznych, tak jak to jest na naszej łódzkiej pielgrzymce od lat, wyruszymy przez 4 dni na Jasną Górę. Oczywiście pamiętamy też o tych, którzy z różnych powodów nie mogą w tym roku pójść na pielgrzymkę. Znowu, moi drodzy, dla was jest przygotowana forma pielgrzymowania duchowego. Zapraszamy do towarzyszenia nam, kiedy będziemy podejmować trud pielgrzymki, czy to przez Eucharystię, inne formy modlitwy, przez taką pamięć, przez właśnie łączenie się sercem z nami. Wszak bądźcie pewni, że wasze intencje też wkładamy do tego mieszka, który oczekuje właśnie tego Bożego napełnienia. Kto może nas pożegnać, chociaż
w taki sposób spotkać się z darem tego kościoła w drodze, to zapraszamy 21, ale też w te dni, kiedy będziemy na Jasnej Górze, już 24, kiedy koło godziny 15 będziemy całym naszym zastępem łódzkim wkraczać przed Jasnogórski Szczyt. Oczywiście jest też bardzo bogaty program, jak co roku tych dwóch dni pozostałych, 25 sierpnia, 26, tego czasu łaski, której nie mają inne pielgrzymki. My możemy praktycznie 3 dni być tam, na Jasnej Górze i z wielką radością wrócić do naszych domów. Bardzo serdecznie zatem zapraszam na pielgrzymkę. Za chwilę będziemy mogli się już spotkać w Dolnym Kościele Matki Boskiej Zwycięskiej na zapisach, czy też o 18 na Eucharystii, którą codziennie sprawuję w intencji pielgrzymki właśnie w tamtym kościele, dołączając właśnie do daru Eucharystii dar nowenny, która po raz drugi towarzyszy nam w przygotowaniu przed wyjściem naszej łódzkiej pielgrzymki. Do zobaczenia na pątniczym szlaku. Życzę wszystkim dobrego przygotowania, a tym niezdecydowanym życzę, żeby niezdecydowanie zostało pokonane przez piękne pragnienie przeżywania tego, co Pan Bóg chce Tobie, nam wszystkim objawić w tym czasie. Szczęść Boże!